Witaj, w tym czytaniu dowiesz się w jaki sposób i kiedy będzie Twój przełom w życiu zawodowym, finansowym, kiedy się poprawi. Jest to czytanie: Wybierz kartę. Mamy trzy karty, ale dziś jeszcze mam dla Was czarmsy, żeby pomóc w wyborze, także je dołożę tutaj. Grupa pierwsza, grupa druga. I grupa trzecia, także tutaj dla grupy pierwszej mamy taką kartę. I to jest też charms dla grupy pierwszej. I teraz dla grupy drugiej taka karta. I charms, korony. I dla grupy trzeciej taka karta. I charms, kruka. Weź głęboki wdech, połącz się ze swoją intuicją. Poczuj, która grupa lub grupy, bo może być więcej niż jedna, która grupa lub grupy rezonują z tobą. Czasówka dla każdej z grup jest w opisie tego filmu. Wybierz swoje czytanie, i widzimy się za chwilę. Witajcie, grupa pierwsza. Zobaczymy, kiedy Twój przełom w życiu zawodowym, finansowym, kiedy będzie lepiej. Przyciągnęła Cię do tej grupy energia, tutaj jajka. Czuję, że Albo niedawno zacząłeś swój biznes, albo coś nowego, albo nowa praca. Tutaj coś nowego było, do czego trzeba było się przyzwyczaić, albo jakiś nowy projekt, na który trzeba uważać, jak na cenne jajko. Też czuję, że tutaj było trochę kłopotów przez jakiś czas. Dlaczego to czuję, bo tutaj pierwsza karta, która cię przyciągnęła, to tęcza. Jak losowałam karty do wybierania grup, to z tą kartą wypadły jeszcze te dwie karty, dlatego je zostawiłam. Za chwilę zajrzymy, co tu jest. Ale tak, ta karta tęczy mówi: najtrudniejszy moment tej sytuacji już jest za tobą. Stąd wynika, że niedługo po burzy wyjdzie słońce, a z tym słońcem wyjdzie też tęcza, i tutaj naprawdę będzie poprawa na lepsze już niedługo. Pod koniec tego czytania sprawdzimy czasówkę, oczywiście, więc warto zostać do końca. Ale teraz zobaczmy, co to jest za sytuacja. I tutaj dwie karty wypadły razem z tą tęczą. Karta złamanego mostu i karta świecy. To mówi o tym, że coś się nie udało w przeszłości, może jakiś biznes, może jakaś praca, albo były jakieś kłopoty finansowe. Jednak tutaj zostanie pokazana ci droga, wyjdzie tęcza, będą wyraźne znaki poprawy już niedługo. I tak wydawało się, że to, co się nie udało, to, to było coś, Trudnego, oczywiście było to trudne, ale bardziej chodzi mi o to, że wydawało się, że nie da się z tego wyjść, że co to będzie, ale jednak jest tutaj światło, które Cię prowadzi, i po burzy wychodzi słońce, tak? Przestaje padać, jest tęcza. Znajduje się rozwiązanie dla Ciebie. Zobaczmy, co dalej na temat Twojego przełomu w życiu zawodowym, finansowym. Aha. Tak, no, no właśnie, dlatego mówiłam, że wydawało się, że to było takie straszne, bo teraz koniec końców już niedługo się okaże, że nie warto było się martwić, że to był jakiś okres przejściowy, że tutaj to, to, to coś, co się nie udało, to było przekierowanie z jakiejś trudnej ścieżki. Tutaj widzę, że to, co się nie udało, to mogło się skończyć starciem z jakąś arogancką osobą i z jakimiś przeszkodami. Może właśnie tutaj niektórzy z was zostali zwolnieni z pracy przez arogancką osobę, były przez to przeszkody, ale finalnie tutaj wyniknie z tego coś dobrego. Właśnie tutaj widzę, że coś, co się nie udało, to Cię przekierowało z jakiejś zależności. Z kimś aroganckim, z kimś trudnym, i, i też uchroniło cię przed jakimiś przeszkodami. Yy, jesteś na drodze do sukcesu. Yy, więc tutaj, no, jako że jest to droga górska, to wyzwań jeszcze trochę może być, ale tak jak mówiłam, nie ma się czym martwić w ogóle. Yy, I tutaj niedługo wszystko ruszy do przodu, ponieważ po pierwsze. Jest karta, że ktoś nowy wchodzi do Twojego życia, więc tutaj ktoś nowy może przyjść z jakąś propozycją, z jakąś nową pracą albo po prostu z dobrą radą, która da Ci jakiś pomysł, jak tutaj tą świecę w ciemności zapalić i zobaczysz, że już nie ma się czym martwić, bo już wiesz, jak iść tą górską drogą i, i, i ten ktoś naprawdę Ci pomoże. Hmm. I słyszę, że wtedy będzie czas na działanie. A z tą kartą lwa to czuję, że dla wielu z Was to będzie ktoś spod znaku lwa. Albo ktoś bardzo przywódczy, władczy, pewny siebie. Albo też inny znak ognia, czyli strzelec lub baran. Więc tutaj ktoś ważny wchodzi do Twojego życia i bardzo Ci pomaga wyjść z tej trudnej sytuacji i, i tak... Pokazuje Ci, że nie ma się czym martwić, tak? Tutaj wszystko będzie dobrze. Razem pokonacie tą górską drogę. Wow, super wiadomość. A teraz zobaczmy czasówkę. Tutaj mam karty miesięcy i też karty anielskie. Zaraz się dowiemy, kiedy ten przełom. A jeśli to czytanie jest dla Ciebie pomocne, to proszę, polupie. Skomentuj, wyślij do kogoś, to bardzo pomaga mi rozwijać mój kanał i szerzyć dobre wiadomości dla większej grupy osób. Dziękuję. Dobrze, zaczniemy od kart anielskich. Wziąłem tylko karty, które mówią o odstępach czasu, więc kiedy ten przełom dla grupy pierwszej? O! Mamy w przeciągu kilku tygodni. Czyli tak jak czułam, że to już bardzo niedługo, już zaraz ta tęcza po burzy wychodzi, a teraz poproszę kartę miesięcy. Karty miesięcy też można tutaj czytać jako ilość dni czy tygodni, więc to dla każdego będzie troszkę coś innego, ale jako, że mamy tutaj w przeciągu kilku tygodni, no zobaczymy, kiedy ten przełom dla grupy pierwszej. O, wypadła wyraźnie. Wrzesień. Czyli tutaj, jako że mamy w przeciągu kilku tygodni, to raczej widzę, że to jest za dziewięć tygodni. Oczywiście to jest czytanie kolektywne, więc dla każdego to będzie troszkę co innego. Dla niektórych też może być we wrześniu wyraźny przełom, a w przeciągu kilku tygodni po prostu sytuacja się znacznie poprawi. Grupa pierwsza. Jeśli chcesz mieć pełniejszy obraz tego, co Cię czeka, to można u mnie zamówić czytanie prywatne. Zainteresowanych zachęcam do kontaktu mailowego. Masz też szansę wygrać takie czytanie. Zasubskrybuj mój kanał i przeczytaj opis tego filmu, żeby dowiedzieć się więcej. A jeśli chcesz wiedzieć, co Cię czeka w Twojej sytuacji finansowej przez ten rok, 2024, to zapraszam na czytanie. Wybierz kartę. Link znajdziesz w opisie. Dziękuję i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego co dobre. Grupo druga, oto Twoje czytanie. Kiedy i w jaki sposób będzie Twój przełom w życiu zawodowym, finansowym? Tutaj przyciągnęła Cię do tego czytania korona. Widzę, że ten przełom to jest ukonoro, uhonorowanie i ukoronowanie jakiegoś okresu ciężkiej pracy. Dużo dawałeś, dawałaś siebie. No i właśnie zbierasz pozytywną karmę, bo mamy tutaj kartę, która mówi o tym, że zbierasz to, co zasiałeś i tutaj naprawdę... Starałeś, starałaś się, ale nie było widać jeszcze takich efektów, jakbyś chciał, ale właśnie yy, zobaczymy, kiedy pod koniec tego czytania. W końcu Twój przełom wygląda tak, że zbierasz ten plon, tą pozytywną karmę. Zobaczmy, co dalej, jak to jeszcze się rozegra dla o, grupy yy, drugiej. Tak, no mamy potwierdzenie. Tutaj sukces zapewniony. Planowaniem i ciężką pracą, także potwierdzenie tego, co już czułam, i twój sukces jest jak złote jajko. Z niektórymi z was też będzie rezonować grupa pierwsza, jeżeli to jajko tak cię woła też, więc można też tam zajrzeć. Zobaczmy, co jeszcze. Tak, tutaj nadchodzi okres celebracji, radości, zabawy. Więc też dla wielu z Was widzę awans, podwyżkę, jakieś wejście wyższe w hierarchii, jakaś impreza z tego tytułu. Niektórzy z Was zostają wspólnikiem, bo mamy też tutaj kartę starszego mężczyzny, więc to też może być kobieta, bo to jest czytanie kolektywne. Ale tutaj, właśnie jakiś szef, szefowa, ktoś o wyższym statusie, Celebruje Ciebie w pracy też. Więc naprawdę jesteś doceniony, doceniona. I no, no ta korona nie, nie bez powodu tutaj czuję. Zobaczmy, co jeszcze dla grupy drugiej. Jak wygląda ten przełom? Tak, no niestety, jako to, że no. Twoja ciężka praca przynosi ci osiągnięcia, sukces. No to są wokół ciebie też tacy, no, którzy zazdroszczą. Ktoś, kogo znasz, jest nieszczery, nie można na nim polegać, więc tutaj uwaga, żeby zobaczyć, no, kto to jest, wyczuć, kto to jest. Bo ten ktoś będzie próbował wprowadzić zamęt w Twoim środowisku pracy biznesowym właśnie z powodu tej zazdrości tego, że wszyscy celebrują Ciebie, że Ty dostajesz wyższe stanowisko, lepsze, a nie ta osoba, albo lepszą propozycję biznesową. Dla niektórych z Was, ale to jest nie dla wszystkich, oczywiście, czytanie kolektywne, widzę, że Ktoś starszy, jakiś szef, jeżeli jest tam wielu szefów, yy, obawia się ciebie, bo tak dobrze pracujesz, bo przynosisz sukcesy. Więc tutaj uwaga, ale to wszystko jest po pierwsze zwieńczeniem Twojej długiej podróży, tej ciężkiej pracy. Więc zasłużyłeś, zasłużyłaś, nie odbieraj sobie tam, nie zwracaj uwagę. Uwagi na myszy, tak? Ty jesteś słoniem, to tam myszy się na dole kotłują z zazdrości, a ty idź swoją drogą sukcesu, pracuj, rób to, co robiłeś, robiłaś. Tutaj ta długa droga też sprawiła, że masz swego rodzaju mądrość na swojej drodze zawodowej, na tej ścieżce i korzystaj z niej na swojej dalszej. Drodze zawodowej. Tutaj tak widzę. Jeszcze chyba jakaś jedna wiadomość idzie, czuję. O, nawet dwie. Wow! <laughs> tak. Masz niezwykłą intuicję do pieniędzy, więc ufaj jej. Tutaj, tak jak słonie, słyszę, potrafią znaleźć wodę. Gdzie w miejscach, gdzie by się wydawało, że jej nie ma po prostu po węchu, to ty tutaj masz taką niesamowitą intuicję. Co robić, w jakim kierunku iść, żeby mieć pieniądze, bo to tu jest tutaj karta ścieżki z pieniędzmi, więc naprawdę też, jeżeli jeszcze nie jesteś, możesz być szefem wysoko postawionym tutaj, idź za potrzebami swojej intuicji, a ona cię poprowadzi na ścieżkę wzrostu finansowego. Wow niesamowity przełom. Zobaczmy teraz kiedy. E, a jeśli to czytanie jest dla Ciebie pomocne to proszę polub je skomentuj, wyślij do kogoś. E, bardzo to pomaga mi rozwijać mój kanał i szerzyć dobre wiadomości dla większej grupy osób. Dziękuję. Teraz najpierw karty anielskie. Zobaczymy czasówkę taką szerszą a potem spre sprecyzujemy kartami miesięcy. Kiedy ten przełom dla grupy drugiej poproszę o wskazówkę o w przeciągu roku. Czyli tutaj mamy dużą rozpiętość. To, czyli to nie będzie tak, że to będzie jedno wydarzenie, tylko będzie ich wiele tych wydarzeń, tej celebracji, tego wzrostu finansowego, to będzie tak jakby krok po kroku, tak, słoń, długa droga, ale będzie. Stały wzrost. Zobaczmy, jakie miesiące są ważne. Z kartami miesięcy to też może chodzić o ilość dni, tygodni. To jest czytanie kolektywne, więc to nie będzie takie dokładne. Mamy tak: yy, lipiec i kwiecień. Czytam to tak, ponieważ widzę, że lipiec najpierw teraz, a potem kwiecień następnego roku. To są bardzo ważne miesiące na tej Twojej ścieżce zawodowej, finansowej. Grupo druga. Jeśli chcesz mieć pełniejszy obraz tego, co Cię czeka, to można u mnie zamówić czytanie prywatne. Zainteresowanych zachęcam do kontaktu mailowego. Masz też szansę wygrać takie czytanie. Zasubskrybuj mój kanał i przeczytaj opis tego filmu, żeby dowiedzieć się więcej. A jeśli chcesz znać swoją prognozę finansową na rok 2024, to zobacz moje czytanie: Wybierz kartę. Link do niego znajdziesz w opisie. Dziękuję i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre. Grupa trzecia oto twoje czytanie. Kiedy będzie twój przełom finansowy, przełom w życiu zawodowym? Przyciągnął cię do tego czytania kruk, i ja tutaj czuję, że albo poprzez dokształcenie się, albo poprzez zdobycie jakiejś wiedzy, albo ktoś o czymś ci powie, o czym wielu ludzi nie wie, dzięki temu słyszę, że wzbogacisz się, wejdziesz na lepszą pozycję, będzie ten przełom, właśnie. Otrzymasz od wszechświata dar, i tutaj z tą y, kartą y, diamentu, która mówi o tym, że otrzymujesz cenny dar, to wypadła razem z tym karta sukcesu. Więc tutaj dla wielu z Was widzę szansę. Jakąś niesamowitą okazję, z której skorzystasz i będzie sukces. Może jesteś aktorem, dostaniesz cudowną rolę, albo jesteś kontrahentem, dostaniesz genialne zlecenie, tak jakby z nieba to ci spadło. Tak widzę. Więc tutaj naprawdę piękny dar od wszechświata, tak jakby znikąd. Dla niektórych z was widzę, że to już się zaczęło trochę dziać i nie wiecie czy to się uda, to tutaj jest wiadomość tak, to wszystko zakończy się dla ciebie sukcesem i naprawdę dobrą sytuacją finansową. Zobaczmy co jeszcze dla grupy trzeciej na temat twojego przełomu w życiu zawodowym i finansowym. Tak, tutaj no tak jak mówiłam. Jest karta, która mówi o tym, że trzeba poszukać więcej informacji, które Ci pomogą, więc trzeba będzie się dokształcić, coś sobie przypomnieć, poszukać nowych informacji. To jest bardzo ważne, żeby osiągnąć ten sukces. Nie można spocząć na laurach tylko dlatego, że jest super okazja. Superpozycja, tam też trzeba będzie pracować nad tym, yy, ponieważ jesteś w okresie przemian. Zmienia się Twoje życie zawodowe, dla niektórych z Was całkowicie jesteście teraz jak ta larwa w kokonie, która się przeobraża. Więc pamiętaj też, żeby zadbać o siebie. W tym słyszę chaosie zmian, bo tutaj może być dużo zmian, szczęśliwych zmian, oczywiście, takich, że wow, co za prezent od losu, ale pamiętaj, że się przeobrażasz, wchodzisz na nową ścieżkę w jakiś sposób, coś kończysz, coś zaczynasz, więc tutaj delikatnie i te informacje, których trzeba się dowiedzieć, są dla Ciebie bardzo ważne. Jest to wzmocnione też Twoim czarem, tak? Zobaczmy. Oj, oj, oj. Coś się wydarzy. Spadły aż karty ze stołu. Ym, tutaj. Przy, przy okazji tej okazji. Haha, powtórka, ale przy tym jakby tak, czeka cię wielka fortuna. Zacznę najpierw od tego, więc to jest naprawdę szczęśliwa, dobra okazja. Ym, to jest jakaś nowa ścieżka. Wyraźnie widzę, że dla wielu z Was to jest nowa ścieżka albo coś, co już kiedyś robiliście, jak byliście młodsi, a znowu to zaczynacie robić. No, nowe, nie to, co robiliście przez ostatnie lata zawodowo. Uwaga, tylko na tej ścieżce jest ktoś dwulicowy. To nie życzy ci dobrze, więc trzeba mieć tutaj swój radar na to, komu można ufać, a ko komu nie. Uruchomiony. Wow! <grytanie> no tak, nowa praca, nowa kariera, nowe przedsięwzięcie. Tutaj wszechświat chce ci zaznaczyć wyraźnie, że zaczynasz nową ścieżkę. Nie ma co zostawać tam, gdzie jesteś. Też słyszę dla niektórych z Was wiadomość i. To jest właściwa ścieżka w końcu dla ciebie, bo wielu z was coś robiło, ale to nie było satysfakcjonujące, albo to było jakieś marzenie, które się wypaliło. A teraz, jak zaczyna się to coś nowego, ten nowy etap, nowa ścieżka, to to jest w końcu. Właściwa dla Ciebie ścieżka, grup trzecia. Wow, niesamowite, właściwa ścieżka kończąca się sukcesem, wielką fortuną. Zobaczmy, kiedy to się wszystko wydarzy. A jeśli to czytanie jest dla Ciebie pomocne, to proszę polub ten film, skomentuj go, wyślij do kogoś. Bardzo to doceniam. Pomaga mi to rozwijać mój kanał i szerzyć dobre wiadomości dla większej grupy osób. Dziękuję. A teraz grupa trzecia. Zacznę od kart anielskich. Wzięłam tylko te, które mają wskazówki na temat czasu. Tutaj takie szersze, potem to doprecyzujemy. O, poproszę o jedną kartę. Jasną. O, ta została mi w ręce. W przeciągu roku. E, czyli tutaj. No. Mm, w przeciągu tego roku będzie dział się ten sukces, ten rozwój, ta nauka, to przeobrażanie się, ta nowa droga. Niektórzy z Was już są na początku tej drogi, niektórzy dopiero będą niedługo, więc teraz ten rok, od momentu, kiedy oglądasz to czytanie, jest bardzo ważny. To jest ten rok przemiany Twojej ścieżki zawodowej, finansowej, po to, żeby osiągnąć sukces i wielką fortunę. Zobaczmy, Jakie miesiące pokażą się jako ważne? To też może być liczba dni od teraz albo liczba tygodni. To jest czytanie kolektywne, więc dostosuj to do siebie. O! Sierpień jako ważny miesiąc się pokazuje. To też może być za 8 dni coś ważnego, co się wydarzy, za 8 tygodni. No, 8 miesięcy też, ale tutaj sierpień i okres letni pokazuje się jako bardzo ważny na tej nowej ścieżce, którą zaczynasz. Grupa trzecia. Jeśli chcesz mieć pełniejszy obraz tego, co Cię czeka, to można u mnie zamówić czytanie prywatne. Zainteresowanych zachęcam do kontaktu mailowego. Można też takie czytanie wygrać. Zasubskrybuj mój kanał i przeczytaj opis tego filmu, by dowiedzieć się więcej. A jeśli chcesz poznać swoją prognozę finansową na rok 2024, to zobacz czytanie: Wybierz kartę, które pojawia się na ekranie. Dziękuję i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego co dobre.